Witam wszystkich na konferencji prasowej z udziałem pana trenera Castellaniego, drugiego trenera pana Sebastiana Świderskiego. Przedstawiam oficjalnie team menedżera. Myśmy to nazwali kierownik do menedżer do spraw drużyny, pana Tomka Drzyzgi. Witam panów prezesów, którzy tam stoją z tyłu. Serdecznie witam klub kibica i witam wszystkich dziennikarzy, którzy przyjęli zaproszenie na to spotkanie. Chcielibyśmy też zrobić krótką prezentację na temat drużyny, skład na dzień dzisiejszy. Myśleliśmy, że ją zamkniemy dzisiaj już, ale jednak trochę w niepewności państwa zostawimy. Jest to związane z tak zwanymi listami zwalniającymi z innych klubów, także jeszcze zostawimy sobie ten czas, żeby całkowicie skompletować drużynę. Próbowaliśmy zbudować zespół, który będzie walczył na pewno o najwyższe cele. Nie będę czytał wszystkiego. Przedstawiam oczywiście pierwszego trenera. Na pewno nikt, ja na pewno nie wiedziałem, nie znałem jego drugiego imienia, także można zapamiętać na przyszłość. Ale starajmy się nie używać tego, ponieważ nie jest to za bardzo lubiany, także skupmy się na pierwszym. Drugi trener, może pomińmy. Rozgrywający. Zaczęliśmy w ten sposób, wiadomo, Paweł Zagumny, przedłużyliśmy z nim umowę. Przedłużyliśmy z nim umowę na następny rok. Według mnie to jest sukces zatrzymać jednego z najlepszych rozgrywających w Polsce i na świecie. Kariera klubowa, większość zna na pewno, osiągnięcia, chyba nie będę wszystkiego czytał, bo zajęłoby nam to bardzo długo. Prezentacja będzie dostępna na naszej stronie. Będzie dostępna, dokładnie, także można będzie. Grzesiu Pilarz, drugi rozgrywający. Tutaj postanowiliśmy zatrzymać Grześka z wielu względów. Najważniejszym był fakt osoby, która zna ten klub, zna to miejsce, która pasuje pod Pawła, ponieważ budowaliśmy zespół nie tylko oparty na umiejętnościach, ale również pasujący do siebie. Chcieliśmy, aby to był zespół walczący, pomagający sobie, a nie grający przeciwko sobie. Antonin Bouzier, podstawowy atakujący w zeszłym roku. Myślę, że każdy się przekonał, że to jest dobry zawodnik i zrobiliśmy wszystko, żeby go zatrzymać. Udało się. Mam nadzieję, że następny sezon będzie jeszcze lepszy w jego wykonaniu, bo wiadomo, pierwszy rok w lidze polskiej zawsze trudny. Ktoś powiedział, że polska liga weryfikuje wszystkie umiejętności. To jest według mnie prawda. Antek według mnie sprawdził się bardzo dobrze w tej roli. W następnym roku powinno być dużo lepiej. Dominik Witczak, też zawodnik zeszłego sezonu. Pasujący bardzo mocno. Był to chyba nasz pierwszy podpisany kontrakt, tak? Pierwszy podpisany kontrakt, przedłużona umowa. No, zawodnik, który przekonaliśmy się, potrafi grać na każdej pozycji, nawet na środku. I dobrze wypełniający swoje obowiązki, jako środkowy nawet. Także to jest bezcenny zawodnik według mnie. Miejmy nadzieję, że do tego, co tutaj zdobył w tym roku, dołoży coś. Jeżeli chodzi o siatkówkę plażową, dołoży również medale podczas Mistrzostw Polski. Jurek Gladyr. Tutaj jest wielka nadzieja, że wróci, spokojnie przygotowuje się, jest w trakcie rehabilitacji. W tym momencie pojechał na Ukrainę, tam przeprowadza rehabilitację, tam przygotowuje się. Nie ma wakacji, cały czas jest w treningu rehabilitacyjnym. Nowy nabytek, młody zawodnik Łukasz Wiśniewski. Mieliśmy okazję przekonać się trzy dni temu, w piątek, o jego umiejętnościach. Myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. Tutaj wielkie słowa uznania dla pana prezesa Pietrzyka, ponieważ to on zakontraktował tego zawodnika. On go tu ściągnął. Miejmy nadzieję, że to będzie nasz podstawowy zawodnik w następnych latach. Jeszcze musimy go ubrać w naszą koszulkę, także jeszcze nie zdążyliśmy. Przepraszamy, ale niestety reprezentant kraju i...
Nie ma możliwości ściągnięcia wszystkich zawodników nowych. Siergiej Kapelusz też udało się przedłużyć. Znaczy jedyny chyba, który miał kontrakt ważny na przyszły sezon. Mieliśmy okazję przekonać się na końcu sezonu, że to jest pełnowartościowy zawodnik tej drużyny. Że w następnym sezonie na pewno będzie jeszcze bardziej wykorzystywany, ponieważ wiemy, że wiele osób miało pretensje, że nie został do końca wyeksploatowany na początku sezonu. Także postaramy się to nadrobić. Michał Ruciak, podstawowy przyjmujący, zawodnik nieoceniony w tym zespole. Była ciężka wojna, walka o utrzymanie go. Udało się, także na pewno kolejne wielkie słowa uznania dla pani Sabiny, całego klubu za zatrzymanie tego zawodnika. Nowy nabytek. Wielki znak zapytania wśród kibiców. Wielu zadaje mi pytania, trenerowi pytania, czy to jest dobry nabytek, czy sprawdzi się. Ja miałem okazję z nim grać przeciwko niemu w Modenie. Według mnie jest to zawodnik, który idealnie pasuje do naszej drużyny, który pasuje do Ligi Polskiej, który walczy zawsze i bez względu na to, kto jest po drugiej stronie siatki. Umiejętnościami na pewno nie odbiega od tych z reprezentantów, których mieliśmy okazję widzieć w Spodku. Natomiast tutaj niektórzy się już, widziałem, bardzo zaniepokoili parametrami tego zawodnika, jeżeli chodzi o skoczność, blok. Ja bym się tym nie sugerował, bo to jest akurat wzięte z ligi brazylijskiej. Jeżeli zobaczymy, to Dziba skacze 3,20, Murillo 3,25 bodajże. Także tutaj te dane są takie troszeczkę przekłamane. Mam nadzieję, że to będzie zawodnik, który będzie po pierwsze ciągnął nasz zespół i który będzie miał, przyciągnie na naszą halę wiele kibiców, nie mówiąc kibicek. Panie. Typowe brazylijska. Typowo brazylijska. Do sprawdzenia. Piotrek Gacek, libero. Tutaj postanowiliśmy nie zmieniać. Według nas Piotrek robi coraz większe postępy, jeżeli chodzi o nasz klub, o jego umiejętnościach. Mogliśmy się przekonać w Bełchatowie, później w reprezentacji. To zawodnik, który potrzebuje dużo treningu. A jak widać, pod ręką Daniela Castellaniego w Bełchatowie miał największy postęp, największe osiągnięcia. Także wierzymy w to, że zaprezentuje się jeszcze lepiej niż w ostatnich dwóch sezonach. I na tym może powiedzieć, poprzestańmy, jeżeli chodzi o zawodników. Są jeszcze dwa znaki zapytania, których tu już pani prezes powiedziała. Tu prosimy o cierpliwość. No niestety niektórych rzeczy nie da się obejść, bardziej takich formalnych, ale na pewno, jeżeli tylko będą jakiekolwiek wiadomości, jeżeli tylko cokolwiek będzie, to na pewno się pojawi na naszej stronie. Mamy nadzieję, że będziemy pierwsi, a nie Twitter. Niestety, zaawansowana technologia, jak to można się przekonać, jest troszeczkę przed nami i nie wszystko można kontrolować. Oskar Kaszmarczyk, statystyk, człowiek od czarnej roboty, niewidoczny, jednak najlepszy w swoim fachu, jeżeli chodzi o Polskę. Zresztą pracuje w reprezentacji i cała baza danych nie tylko jest z klubu, nie tylko jest stąd, ale również reprezentacji kraju, także tutaj będziemy na pewno bardzo dobrze przygotowani od strony taktycznej. Piotr Pietrzak, trener przygotowania fizycznego, trzeci sezon, drugi w klubie, trzeci sezon współpracujący z nami. Pierwszy sezon przychodził na staż, uczył się, podglądał Alejandro, pierwszego trenera przygotowania fizycznego Argentyńczyka w zeszłym roku, współpracował z Luką. W tym roku, na tą chwilę, jest pierwszym trenerem przygotowania fizycznego. Miejmy nadzieję, że to będzie dobra inwestycja. Paweł Brandt, fizjoterapeuta. Tutaj możemy powiedzieć, pochwalić się, że w tym momencie współpracujący z naszym duetem na siatkówce plażowej. Także dostał powołanie na Igrzyska Olimpijskie, także nawet trochę z Aksy będzie również w plażówce.
Remigiusz Koteluk, drugi fizjoterapeuta, nieoceniony człowiek też od czarnej roboty, tej, której nie widać. Mały wzrostem, duży duchem. To wszystko. Tu będzie prezentacja na pewno na naszej stronie, także jeżeli coś za szybko przypominałem, to na pewno będzie można wrócić. Dziękuję. Ja jeszcze zanim Państwo będziecie zadawać pytania trenerowi, trenerom, to chciałabym poprosić Pana Castellaniego, ażebyśmy podpisali kontrakt. I chcemy to zrobić tutaj, podpisać kontrakt o współpracę, gdyż dotychczas wiązało nas tylko prekontrakt, czyli kontrakt wstępny, umowa wstępna. Dzisiaj przy Państwa udziale chcielibyśmy obecności podpisać oficjalnie kontrakt, który już nas wiąże. Wow. Jestem bardzo zadowolony, że jestem tutaj. Cieszę się z tego powodu. Chciałbym podziękować za zaufanie pani prezes. Mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć w cudzysłowie na tą odpowiedzialność pani prezes. Tutti me lo in questi giorni mi hanno chiesto molte volte perché sono tornato. Ostatnimi czasy bardzo dużo osób pytało się go, dlaczego wróciłem do Polski. Sono parecchie motivi. Jest wiele motywów. Prima perché ho sentito la presidenta una fiducia estrema. Po pierwsze, dlatego że odczułem od pani prezes, słyszałem o pani prezes, że ma bardzo duże zaufanie, ekstremalne zaufanie. La decisione, questo c'è una decisione presa che come ho detto noi vogliamo te. Że decyzja pani prezes była taka od razu, mocna decyzja, że chcemy ciebie za wszelką cenę, więc to było właśnie też powodem tego, że zdecydowałem się na powrót. Per me questo è molto importante quando c'è una decisione chiara da parte della dirigente. Dla Daniela to jest też bardzo ważne, że ze strony prezesa klubu jest taka mocna decyzja wprowadzenia takiego trenera do klubu. Sicuramente ha deciso per la fiducia nelle mie capacità. Na pewno między innymi dlatego też była taka decyzja, ponieważ zna i ma zaufanie do jego umiejętności. Secondo punto, la presidentessa mi ha detto con questa fiducia tu puoi costruire una idea di gioco, una idea di squadra. Na pewno to zaufanie też się przejawia tym, że Daniel może stworzyć zespół i ma cel w tym, jak buduje drużynę. Terzo, torno in Polonia, che è uno dei posti dentro la mia carriera, che io per me uno dei momenti più importanti della mia carriera è trascorso in Polonia. Po trzecie, wracam do Polski. Polski, która dla mnie była bardzo ważna w mojej karierze, w tym, co przeżyłem do tej pory. Sia dal punto di vista sportivo per i risultati, sia dal punto di vista umano perché mi hanno trattamento che ho ricevuto sempre qua è di rispetto e di affetto. Z jednej strony jako ze strony sportowej, a z drugiej strony również jako człowieka, jak mnie traktowano, jak mnie odbierano tutaj w Polsce. Per ultimo avevo altre offerte, altre possibilità. Miałem oczywiście inne możliwości, inne oferty z innych klubów. Però a me piace molto avere la possibilità di sempre che alleno verificare se posso lottare per vincere. Ale dla niego jest bardzo ważne to, czy mogę trenować, mogę grać, mogę stworzyć zespół, który będzie walczyć o zespół, który będzie zwyciężał i nie tylko pojedyncze mecze, ale całą ligę. In Saxa c'è questa premessa, no? Possiamo lottare per vincere. Allora, per tutto questo i tutaj w Saxie mam taką możliwość walczyć o to zwycięstwo, dlatego też taka decyzja. Bardzo dziękuję, prezydencie. To ja dziękuję. Tego nie muszę chyba tłumaczyć.
Pytania. Ja mam takie pierwsze pytanie, jak ocenia zespół, który do tej pory został stworzony, bo w budowaniu tego zespołu, powiedzmy, jakiś tam część przyszedł już na gotowe, a drugie pytanie, jak się zapatrywał na to, żeby współpracował z Sebastianem? Due domande. Prima domanda, che ne pensi di squadra che hai ricevuto, perché mezzo la squadra era già fatta, allora lo conosci tutti. La seconda domanda, come vedi collaborazione con me? Beh, prima ho ricevuto una squadra che è una squadra forte, che ha stato sempre lottando i primi posti. Po pierwsze, ten zespół, gli ultimi 4 ten zespół, który otrzymałem, który został, to jest zespół, który zawsze walczył w ostatnich latach, który walczył zawsze o zwycięstwa. Dove un amico mio ha fatto un grande lavoro. Jego przyjaciel zrobił wielką, wielką robotę. In quello che riguarda te, prima è un piacere lavorare. Nie wiem, czy powinienem to tłumaczyć, ale akurat chodzi o mnie. Po pierwsze, cieszy się i dla niego to jest przyjemność współpracy ze mną. Ti conoscevo solo dalla TV. Znał mnie również z telewizji. Dopo. Per sfortuna tua e fortuna mia anche ci siamo trovati in nazionale in un momento della tua carriera sfortunato con le... Kiedy miałem okazję być w reprezentacji pod jego wodzami, niestety kontuzja jedna druga i nie popracowaliśmy za dużo. Lì è stato, no, ti ho conosciuto, diciamo, al di là del TV ti ho conosciuto personalmente e mi ha fatto una buonissima impressione. E per questo, quando la presidentessa ha detto questa possibilità, mi ha detto certo, perché hai molta esperienza. Prima, sei una buona persona, che per me questo è molto importante. Parlo io, questo dice Daniel, non dice tu. Teraz się pochwal. No właśnie. No chyba, że Anna. Nie? E poi hai una esperienza in pallavolo di altissimo livello, enorme. Allora è un punto di partenza per la tua carriera e io... Powiem w skrócie. Po tym, jak mnie, można powiedzieć, znał tylko i wyłącznie z telewizji, poznał mnie jako człowieka podczas reprezentacji, zgrupowania reprezentacji i tyle. Resztę nie będę tłumaczył. Nie, poważnie. Mi piace poter sviluppare o aiutare a sviluppare altre persone. Questo è parte della mia professione. Quando sei allenatore, almeno a me, io con i giocatori, quello che mi piace è poter aiutare agli altri a che si sviluppino. In questo caso ti posso aiutare con la mia esperienza a che tu cominci la tua carriera. Dai, non è così difficile. Na poważnie, on jest również jako profesjonalista, chce przekazywać swoją wiedzę innym osobom, chce pokazywać swój warsztat, dlatego między innymi chce, aby on mógł nauczyć mnie czegoś nowego i bardzo się z tego powodu cieszę, że będziemy współpracować. Wystarczy. Za dużo znowu. Ty preparerem. Basta. Przygotuje mnie do kariery. La squadra conosci tutti i giocatori, sì, quelli sì. Nuovi, quelli vecchi. Sì, qua la conosco quasi tutti. Tutti questi giocatori già giocavano quando io ero a Skra, li conosco bene. Większość zawodników, większość, praktycznie wszystkich zna, ponieważ większość z nich to są zawodnicy, którzy grali, jak on był trenerem w Skrze. Ja mogę tylko dodać od siebie, że ci zawodnicy, z którymi przedłużyliśmy umowy, to też były praktycznie wszystkie potwierdzane przez Daniela. To nie tak, że myśmy sobie wybrali zawodników, potwierdziliśmy ich, a później rozmawialiśmy z Danielem na ich temat. Tylko jeżeli była taka możliwość, a praktycznie w większości, praktycznie wszyscy, wszyscy ci, którzy przedłużali umowy, byli konsultowani z Danielem. Mimo, że nie mieliśmy jeszcze umowy, ale już na początku maja rozmawiałam z panem trenerem i mimo, że nie mieliśmy umowy, konsultowałam każdą decyzję.
To może ja zapytam pana, czy w związku z tym, że odchodzi pan Pietrzyk i wraz z nim trochę też osób pracujących bezpośrednio w klubie, czy ma już pewną koncepcję pracy i organizacji pracy w nowym sezonie? Wszystko, co się dzieje wokoło zespołu. Znaczy, no, jestem nową postacią w tym klubie, więc też jakby uczę się wszystkiego od podstaw, ale no, mamy tutaj jakby pewien plan działań i mam nadzieję, że wdrożę sobie swój system pracy w tym klubie i na pewno mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze funkcjonowało. A jakieś szczegóły a propos zmian? To będzie rewolucja totalna, czy w oparciu powiedzmy o coś, co zastane, zostało pewne zmiany marketingowe? Ciężko powiedzieć, znaczy, no, na pewno zmiany, w sensie więcej osób po prostu będzie nas w klubie pracowało i każdy ma swoje obowiązki, swoje przydzielone zadania i mam nadzieję, że myślę, że to jest największa wyzwanie na tą chwilę. Na razie dziękuję. Kto ewentualnie wchodzi jeszcze, bo już jestem przy głosie, bo brakuje nam dwóch zawodników czy trzech? To ja odpowiem, że brakuje nam jeszcze dwóch, jeżeli chcemy zamknąć dwunastkę, natomiast tutaj z Danielem rozmawiamy, że będzie to najprawdopodobniej, do tego będziemy dążyć skład 14-osobowy i zobaczymy jeszcze, jakie te dwie osoby będą zakontraktowane i wtedy dołączymy do tego zespołu dwóch i to w zależności od tego, jakie to będą osoby, wtedy dołączymy lub dwóch bardziej doświadczonych zawodników lub, i do tego będziemy dążyć, dwóch zawodników z młodej klasy. Tak, żeby ci młodzi zawodnicy już się ogrywali, jak najwięcej czasu spędzali z nami, żebyśmy mieli po prostu z nich pożytek w przyszłości. A z młodych zaksy jakie nazwiska chodzą grać? Czy to jeszcze nie? Czy mamy jakieś pozycje z młodych zaksy? To znaczy na pewno libero. Tutaj stanno chiedendo di giocatori. Altri giocatori. Ho detto che chiudiamo con 12 e poi vogliamo prendere due giocatori. O giovani o più adulti hanno chiesto chi sono, chi sarebbe, posizione. Libero o centrale, per dire. E quei giovani? Sì, sì, un secondo libero, sì, una banda, anche, vedremo quando finiamo gli altri contratti. Potwierdza to, co tutaj wcześniej powiedziałem, w zależności od tego, w jaki sposób zamkniemy tą podstawową dwunastkę, ale na pewno to będzie drugi libero i una banda, un centrale. Jeden środkowy lub skrzydłowy. W zależności, mówię, od tego, jak będzie wyglądała ta dwunastka. Środkowy lub skrzydłowy. Natomiast na pewno, znowu wybiegnę tutaj, na pewno będzie zgłoszonych do ligi więcej zawodników, żeby nie stało się to, co się stało w zeszłym roku, że w kwadracie był jeden zawodnik, ponieważ reszta była kontuzjowana. Odpukać, nie chcemy powtórzyć tego sezonu, co był w zeszłym roku, to przynajmniej tylko jeżeli chodzi o te kontuzje. Natomiast zdajemy sobie sprawę, wiemy o tym, że jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, są bardzo mocne kary, bardzo duże kary, jeżeli chodzi o niekompletny skład. Więc chcemy tutaj się zabezpieczyć, zgłosić do Ligi Mistrzów przynajmniej 16. Kiedy Zaksa rozpocznie cykl przygotowawczy do Polski? To też się zmienia. Quando cominciamo a preparazione? Cominciamo ultima settimana di luglio. No, to jak mówię, ciągle się zmienia. Ostatni tydzień lipca, 30 najprawdopodobniej. Oczywiście walczymy o najwyższe cele. No nie muszę nawet tłumaczyć. Tak, oczywiście, nie będę tłumaczył. Lottiamo per vincere tutto. Ti domanda. Sì, sicuro. Proviamo, eh? Tak, na pewno będziemy próbować, będziemy się starać. No pytanie pewnie też śledził rozgrywki polskich drużyn w pucharach. Mam przyjemność, czy byłbym na tej podstawie w stanie stwierdzić, o ile ten poziom polskiej Sicuramente hai seguito la Lega Polacca. Secondo te com'è il livello? È andato molto in alto da tempi quando tu sei stato in Polonia? Ieri quando stavo vedendo la partita della Polonia e dopo in albergo ho parlato con un paio di allenatori, lo stesso Andrea. Wczoraj oglądając wczorajsze spotkanie, później rozmawiając z wieloma osobami w hotelu, między innymi z Andreą.
da, parlo di quello che ho visto io, no? Diciamo. Mówi to, co on widzi. Da quando sono arrivato fino adesso, vedo una evoluzione in tutto, un'evoluzione in club, un'evoluzione nella cultura parabolistica, si è alzato tanto, un'evoluzione nella media dei giocatori nel campionato, già ogni anno sempre più forte, sempre più forte. Z tego, co widzę, jest bardzo duża ewolucja, nie tylko jeżeli chodzi o poziom sportowy, ale poziom kultury zawodników, średniej zawodników, umiejętności zawodników. Nie ma takiej przepaści. La nazionale è il riflesso di questo. No, questa si vede nazionale che sempre cresce tecnicamente. Widać to poziom, ja może dodam, poziom ligi, o to mu chodzi. Widać, jeżeli chodzi o reprezentację, która ciągle podnosi swoje umiejętności, ciągle rośnie. La nazionale, no, la punta della piramide che trascina tutto il movimento, e tutto il movimento. Siamo i club. E anche i club hanno, per me, quello che ho visto, hanno cresciuto tanto. Że reprezentacja jest na samym czubku tej piramidy, gdzie my jesteśmy gdzieś tam na dole i to my tworzymy tą poziom tej reprezentacji, to kluby budują formę, budują umiejętności zawodników i później mamy tą taką wypadkową, jeżeli chodzi o kadrę. Mam pytanie jeszcze odnośnie kadry zespołu. 10 zawodników, brakuje co najmniej jednego środkowego i jednego przyjmującego. Czy któryś z zawodników, którzy grali w tamtym sezonie, jeszcze będzie do zobaczenia w naszym klubie, czyli ze środkowych Kaźmierczak, Czarnowski, Warda, czy też mówimy o całym nowym zawodniku na tej pozycji? To chyba pani prezes. Mówimy o całkiem nowym zawodniku. Kiedy państwo się spodziewacie, że dopniecie skład, kiedy będą kolejne kontakty? Wczoraj. Powiem, że no, prezentacja była przygotowana dla wszystkich, 12, no ale jednak... A to znaczy, że tam w tym komputerze są te dane? Były. Były, pan Marcin skasował, bo niestety nie dostaliśmy odpowiednich dokumentów i nie chciałabym czegoś takiego robić, że zaprezentuję zawodnika, a nie mam wszystkich dokumentów. Dlatego no, naprawdę wszystko robiliśmy, żeby państwu dzisiaj przedstawić wszystkich zawodników, ale no... Jednak dokumenty i dokumenty. A jak wygląda sytuacja pana Castellaniego? Kończy teraz współpracę z reprezentacją Finlandii i całkowicie poświęca się w przyszłym sezonie pracy w Zaksie, czy będzie łączył z funkcją? Nie wiem, to pytanie. Che finito, adesso sono fino a settembre con la Finlandia per il torneo di qualificazione europea. Durante l'estate fare un seguimento fino a che io fai tu e dopo finito il 13 settembre sono libero. Umowę ma z reprezentacją, jeżeli chodzi o Finlandię, do końca września. Natomiast bodajże 13 skończył się ta eliminacja do mistrzostw Europy, Europy. Do mistrzostw Europy kwalifikacje skończą się właśnie tego 13, wtedy dołączy tutaj, natomiast na pewno postara się przyjechać tutaj w trakcie przygotowań, które będę miał okazję ja prowadzić. Ja może pozwolę sobie wyjaśnić dwa słowa, bo prezentacja Finlandii Federacja rozmowy na temat przedłużenia kontraktu przełożyła na Tampere, czyli za 2 tygodnie. Zobaczymy, natomiast to nie jest żadna nowa sytuacja. Daniel Łączył, ten Akademik Finlandii z funkcją trenera Fenerbahce stał przez 2 lata i nigdy to nie kolidowało w ten sposób, że 2 mistrzostwa Turcji, Superpucha. Czyli jest możliwość, że będą rozmowy o przedłużeniu tego? Tak, jest. Zależy od wyniku pewnie. Od wielu rzeczy. Mam pytanie odnośnie byłego drugiego trenera Andrzeja Kubackiego. Czy coś wiadomo na temat jego ewentualnego dalszej pracy w Zachodzie, ewentualnie? Jeżeli tak, to w jakiej, na jakim stanowisku? Pan Kubacki zmienia troszeczkę wiek swoich zawodników i jest menedżerem do spraw kadry juniorskiej.
chcemy jednak postawić na młodą Zaksę. Chcemy postawić na zawodników, którzy kiedyś będą grali w Zaksie. I to nie tylko z całej Polski, ale no, też chcemy się zaangażować w proces utworzenia klasy sportowej w liceum w Kędzierzynie. Będzie to ona pod patronatem Zaksy. I tutaj też rola pana Kubackiego, który ma to wszystko ogadać. Ma monitorować młodą kadrę przyszłych, przyszłych zawodników Zaksy. A, przepraszam, że bo mamy już klasę sportową chyba tutaj w zespole szkół technicznych i ogólnokształcących. Tam jest klasa nie, profilu siatkówki. Właśnie jej nie ma już. Nie ma już, tak? Nie ma. I aha, dlatego decyzja sprzed tamtego, w tamtym tygodniu było, no, nieoficjalne spotkanie pani dyrektor liceum w Kędzierzynie, która poprosiła o pomoc w organizowaniu takiej klasy, klasy sportowej, klasy siatkarskiej, gdzie były obecne, byli obecni dyrektorzy i trenerzy na naszym terenie ze szkół i był pan starosta. I powiem, że rozstaliśmy się w bardzo takich fajnych, fajnej atmosferze, że chcemy jednak zrobić, chcemy tą młodzież, naszą młodzież, która jest z Kędzierzyna, niech ona zostanie w tym Kędzierzynie, niech nie wyjeżdża do Nysy i do innych miast, bo jest możliwość jak najbardziej, żeby w Zaksie grała. I popieram, ja ten naprawdę dwoma rękami się podpisuję pod tym, żeby ta klasa powstała i też byłam na spotkaniu z panem Kubackim, z panem Michałem Hadałą i naprawdę oferowaliśmy maksymalną pomoc pani dyrektor. Tak, gwoli doprecyzowania jeszcze. Czy tu chodzi o ten program Siatkówka Narodowym Sportem? Czy to... Chyba tak, no pani, powiem, że pani dyrektor tak właściwie pytała się, jak taką klasę utworzyć i czy będzie miała pomoc, czy to właściwie ona najpierw by chciała mieć tą klasę, a na pewno jak będzie ta klasa, to będzie w programie uczestniczyć, no, w ten sposób. To jest pytanie do niej. Jeżeli jest mowa o uzupełnieniu składu ewentualnie zawodnikami młodej Zaksy, to czy system szkolenia będzie w jakiś sposób kompatybilny ze szkoleniem seniorów? Znaczy, mamy przygotować program szkolenia młodzieży, szkolenia młodych zawodników. To wszystko się tworzy, nie mieliśmy takiego, cel jest jeden, cel, żeby zachować, zatrzymać młodzież. Tutaj mówimy o chłopakach, także na razie jest to skierowane do płci męskiej. Cel jest taki, aby ta młodzież została w Kędzierzynie, będzie miała szansę, najlepsi będą mieli szansę grać w Zaksie i na pewno program trenerski będzie do tego dostosowany. Tak uważam, bo jak najbardziej pan Michał Hadała, pan Andrzej Kubacki, to jest ich zadanie, żeby tak było. Ja mam pytanie do Sebastiana, czy tych dwóch zawodników, o których w tej chwili mówiłeś, że musimy ich dokontaktować, to są nasi polscy zawodnicy, czy mówimy również o zawodnikach? Do mnie? Do pani prezes. Ja za dużo mówię, to może pani prezes, ja mogę coś powiedzieć, klapnąć, to może pani... Dlatego do mnie, ja odpowiem i tak, i tak. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. W tej grupie są zawodnicy z Ameryki Północnej, z Ameryki Północnej, Południowej czy Afryki. Tak. I tak, i tak. 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 Ja mam jeszcze pytanie do trenera, czy się nazwiskami was się nie trenera Castellaniego ostatni okres spędził w lidze tureckiej. Jak by ją porównał z Ligą Polską? Poziom, bo wiemy wszyscy, że tam coraz większe pieniądze są w Turcji. Czy to będzie taka urastała do rangi nowej siły w europejskiej siatkówce? Fato due anni in Turchia. Poi guardare tutti e due campionati secondo te. Il campionato turco dove sono messi tanti soldi diventerà seconda lega più forte al mondo? Per adesso no. Na tą chwilę nie. Na tą chwilę według niego Liga Turecka nie będzie tą drugą. La grande differenza che a Polonia con altre realtà d'Europa, altri campionati, tu puoi avere soldi, puoi comprare stranieri.
però non puoi comprare polacchi, polacchi li devi produrre, e questo Polonia ha una produttività di giocatori di quantità e di qualità molto alta sempre alla Turchia, è una dei migliori in Europa. Możesz mieć, odpowiedź brzmi w ten sposób, że możesz mieć pieniądze, możesz mieć wszystko, natomiast tak naprawdę o sile ligi, danej ligi stanowią zawodnicy danego kraju, czyli w tym przypadku Polacy, których mamy tutaj, powiedział, produktywność dosyć mocną i napływ ciągle tych młodych zawodników, także na pewno Liga Turecka czegoś takiego nie ma i to jest właśnie różnica między tymi ligami i według niego nie zostanie drugą ligą, chociażby z tego względu. Mogą kupić sobie obcokrajowców jakikolwiek chcą, ponieważ mają na to środki, natomiast swoich zawodników na takim poziomie nie mają. W takim razie jakie kraje na świecie mogą aspirować do takiej roli? Secondo te, che paesi possono diventare così forti? Ci sono paesi che sono produttori. Producono giocatori, bravo. Russia, Brasile, Polonia, un po' Argentina, in quantità meno Argentina, Francia, ma questi paesi producono Serbia, hanno molta quantità di giocatori. Quando tu hai quantità, dopo è più facile fare campionati forti. L'Italia, ovviamente, anche Italia. Però Russia, questi giochi, Rosja. Se non produci giocatori con soldi solo, non fai niente. Jeżeli nie ma takiej produkcji zawodników, to z pieniędzmi niestety nie osiągniesz nic, nawet z pieniędzmi. W takich krajach jak Rosja, Brazylia, Włosi, mamy ilość zawodników. W mniejszym takim, można powiedzieć, poziomie sportowym wymienił Argentynę, Francję, oczywiście Serbię i tylko jeżeli chodzi o ilość, później jest można łatwiej zbudować mocną ligę na podstawie właśnie swoich zawodników. Per questo molto importante questa idea di sviluppare giovani. Dlatego jest bardzo ważne, aby questo va a aumentare un paio di anni la qualità interna del gioco. Dlatego jest bardzo ważne odkrywać młodych zawodników, ponieważ za kilka lat ci młodzi zawodnicy staną się podstawowymi zawodnikami, czy to klubów, czy reprezentacji. Też takie pytanie odnośnie zawodników z Ameryki Południowej, którzy, można powiedzieć, dość rzadko grają w polskiej lidze. Jest takie, nie wiem czy to jest fałszywe przekonanie o tym, że Brazylijczycy czy w ogóle południowcy ciężko się odnajdują w polskich realiach. Czy to jest jakiś mit, czy to jest faktycznie tak prawda? No, ostatnio mieliśmy kilku zawodników z tych krajów, ale czy to jest tak, że oni się boją przyjeżdżać, czy wolą ciepłe Włochy? To jest pytanie do mnie, czy do trenera? Do trenera? Sono parecchi, domanda è, sono parecchi giocatori che hanno paura di venire in Polonia, soprattutto dall'America Sud, e lui domanda perché hanno paura di venire in Polonia, preferiscono no. Andare in Italia, per no, quello no, no, o sono altri motivi? Non penso sia paura, forse per la lingua, no? Allora sai, sono latini, vanno in Italia, però questa è una cosa, ogni anno il campionato polacco per tutti è una tentazione. Adesso tutti, prima volevano andare prima in Polonia e in Italia, adesso no. Sempre quando ho parlato con Felipe, prima cosa vado subito, no? Allora questa cosa che forse anni fa c'era, adesso già no, non c'è più. Na pewno to nie jest strach, jest wiele, wiele, wiele rzeczy. Na pewno takim może nie odstraszającym, ale ciężkim tematem to jest język. Wiadomo, łatwiej im się przystosować do języka włoskiego, który jest porównywalny, podobny. Jest łatwiej tego języka się nauczyć. Natomiast na pewno wiele czynników przemawia teraz za Polską.
On rozmawiał osobiście z Felipe na temat przyjścia do Polski i Felipe bardzo chciał, bardzo po prostu od razu zgodził się na to i był bardzo z tego powodu zadowolony, że będzie mógł grać w Polsce. Nawet szybciej się pochwalił, a później podpisał kontrakt, także tak. Chyba się cieszy. To dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę.